A, syn? Jak pan Krzysztof powie, to jedziemy. Już jest na drodze. Może to głośno. Wysoka Rado, szanowni zaproszeni goście. Otwieram obrady 21. sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023. Informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Klauzula dotycząca spełnienia obowiązku informacyjnego w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest dostępna na drzwiach sali konferencyjnej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Dzisiejsza sesja odbywa się w zdalnym trybie obradowania. Stosownie do regulacji zawartej w artykule 15 ZZX 140 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dziennik ustaw dnia 2020 roku, pozycja 374, ze zmianami dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 567, pozycja 568, pozycja 695, pozycja 875. Informuję, że w związku z brakiem możliwości technicznych przeprowadzania na dzisiejszej sesji głosowań przy pomocy urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, zgodnie z postanowieniami statutu gminy przeprowadzone zostaną głosowania imienne. Na początku chciałbym przywitać wszystkich zebranych radnych oraz przybyłych gości. Wszyscy udział biorą wójt gminy pan Ireneusz Dziewczyński, zastępca wójta gminy, sekretarz gminy pan Jacek Sienkiewicz, skarbnik gminy pani Dorota Jackiewicz. Zamykam punkt pierwszy, przystępuję do realizacji punktu drugiego porządku obrad. Wysoka Rada, proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji otrzymaliście państwo w radę wiadomieniem o sesji. Wnioskuję o zmianę porządku obrad w punkcie 6. To jest podjęcie uchwał w sprawie poprzez wprowadzenie podpunktu 10 w imieniu udzielenie pomocy finansowej. Czy są inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Panie Grzegorzu Sikorski, mikrofon proszę włączyć. Wobec braku innych wniosków poddaję pod głosowanie zgłoszony wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 6. Podjęcie uchwał w sprawie poprzez wprowadzenie podpunktu 10 w imieniu udzielenie pomocy finansowej. Będę wyczytywał kolejno w porządku alfabetycznym nazwiska radnych, a panie i panów radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech form: za, przeciw, wstrzymuję się oraz podniesienie ręki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za podjęciem wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Będę wyczytał ręce. Bogdan Łukowski za. Mariusz Ruściel. Za. Dziękuję. Pan Antoni Drej. Za. Dziękuję. Pani Iwona Dusza. Za. Dziękuję. Pan Dariusz Rączek. Za. Dziękuję. Pan Krzysztof Wierkowski. Za. Dziękuję. Za. Pan Krzysztof Pawłowski. Za. Dziękuję. Pan Sylwester Robak nieobecny. Grzegorz Sikorski. Za. Dziękuję. Edward Stańczyk. Pan Stańczyk nieobecny. Pani Magdalena Szklarz. Za. Dziękuję. Tomasz Tatar. Za. Dziękuję. Grzegorz Wijas. Za. Dziękuję. Tomasz Wolski.
Za. Dziękuję. Marek Wójcik. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek o zmianę w porządku obrad został przyjęty jednogłośnie, to jest 13 głosami za. Zamykam punkt drugi, otwieram punkt trzeci. Informacja wójta gminy Krasaki i działalności urzędu. Udzielam głosu panu wójtowi. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z tym, co zakłada nasz budżet na rok 2020, pragnę poinformować, że wszystkie zagadnienia związane z realizacją zadań i w budżecie technicznych wydatków są prowadzone na bieżąco, bez żadnych opóźnień. Sprawy obsługi petentów i interesantów urzędów gminy również przebiegają bez zakłóceń. Mamy obsługę bezpośrednią, tak jak do tej pory urzędnik wzywany jest poprzez dzwonek. Wszystkie sprawy związane z wydawaniem zarządzeń są publikowane na bieżąco na stronie BIP-u Krasocin i są oczywiście w realizacji. Również uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady Gminy są w ustawowym terminie przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do Urzędu Wojewódzkiego. Serdecznie dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Nie słyszę. Zamykam punkt trzeci. Otwieram punkt czwarty. Sprawozdanie działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie za 2019 rok. O omówienie sprawozdania proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie za rok 2019. W 2016 roku została utworzona Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego. Rada Gminy Krasocin w dniu 30 listopada 2015 roku podjęła uchwałę nr 11/104/15 w trybie powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie oraz organizacji i trybu działania. Po przeprowadzonej procedurze naboru kandydatów pierwsza kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego została utworzona w dniu 18 lutego 2016 roku. Zaś druga kadencja tejże Rady została utworzona 27 lutego 2019 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele Rady Gminy Krasocin, wójta gminy oraz organizacji pozarządowych. Powstanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego niewątpliwie poprawiło współpracę i komunikację samorządu oraz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Krasocin. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w 2019 roku odbyła 4 posiedzenia. Posiedzenie w dniu 27 lutego 2019 rozpoczął pan wójt gminy Krasocin Ireneusz Liściński zgodnie z uchwałą nr 11/104/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie trybu powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie oraz organizacji i trybu działania. Na pierwszy posiedzeniu członkowie Rady wybierają ze swojego grona w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza, którzy stanowią prezydium Rady. Pan wójt poprosił o zgłoszenie kandydatów do komisji skrutacyjnej. W skład komisji jednogłośnie zostali wybrani Krystian Pawłowski, Mariusz Kołacz. Następnie przeprowadzono wybory prezydium Rady. W skład prezydium Rady zostali wybrani przewodniczący Barbara Kowalczyk, wiceprzewodniczący Renata Łapok, sekretarz Agnieszka Gacia. Na posiedzeniu w dniu 17 maja 2019 roku został przedstawiony projekt regulaminu pracy Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Krasocinie. Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń. Regulamin przyjęto jednogłośnie. Rada zaopiniowała jednogłośnie sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Krasocin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2018 rok oraz sprawozdanie działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego za rok 2018. Trzecie posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się w dniu 17 października 2019 roku. Rada zaopiniowała jednogłośnie roczny program współpracy Gminy Krasocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Na czwartym posiedzeniu, które miało miejsce 18 grudnia 2019 roku, Rada zapoznała się z informacją dotyczącą inicjatywy lokalnej na rok 2020. Do 30 września 2019 roku wpłynęło 6 wniosków na następujące zadania. Grupa Inicjatyw dla Mieszkańców Wsi Bolowic i Rogalów nazwa zadania Postanowienie ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Bolowic. OSP w Mieczynie nazwa zadania Malowanie powierzchni w Starszyce OSP. Trzecie. Grupa Inicjatyw dla Mieszkańców Wsi Stojewsko nazwa zadania Ogrodzenie obiektu sportowego. Czwarte zadanie. Grupa Inicjatyw dla Mieszkańców Wsi Występy nazwa zadania roboty remontowo-wykończeniowe wewnątrz budynku Świetlicy Środowiskowej Straży Wiejskiej, Świetlicy Wiejskiej w Występach. Piąte zadanie. Grupa Inicjatyw dla Mieszkańców Wsi Gruszy nazwa zadania zorganizowanie, zagospodarowanie, przepraszam, terenu przy budynku komunalnym w Gruszczyn. I szóste zadanie. Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowie, nazwa zadania odnowienie wnętrza domu budowlanego. Serdecznie dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem. Nie słyszę. Zamykam punkt czwarty. Otwieram punkt piąty. Przedstawienie raportu wójta gminy Krasocin o stanie gminy za 2019 rok. Udzielam głosu zastępcy wójta gminy, panu Jackowi Sienkiewiczowi. Proszę. Proszę państwa, zacznę nietypowo. Mianowicie wczoraj był dzień samorządowca i na wasze ręce wszystkich pracowników urzędu, wszystkich związanych w historii samorządem gminy Krasocin składam serdeczne gratulacje z tego powodu, jak zmienia się oblicze tej naszej krasocińskiej ziemi. To dzięki waszej pracy mamy to, co nas otacza i mamy inną rzeczywistość, służymy społeczeństwu. Jeszcze raz życząc wam zdrowia, owocnej pracy. Niech Bóg, dobry Bóg wam błogosławi w tym trudzie dla dobra wspólnego. Dziękuję. Stańczyk nie włączy mikrofon. Pan Stańczyk ma włączony mikrofon, proszę o wyłączenie. Przyszło mi przedstawić raport wójta gminy o stanie gminy za rok 2019. W tym raporcie jest wiele rzeczy, które pozwolą państwa zainspirować w metodzie porównawczej z rokiem 2018. Odczytacie, jakie są kierunki rozwoju gminy, ale też zagrożenia dla naszej gminy. Dlatego zachęcam do tej lektury, zachęcam do tych porównań, zachęcam do żywego udziału w zmienianiu tych faktów, które są dla nas niepokojące, na te, które mogą nam służyć wszystkim w sposób zadowalający. Proszę państwa, czytajcie, bo naprawdę lektura ciekawa. Do tego zachęcam. Nie będę omawiał wszystkich szczegółów, ponieważ zajęłoby to nam bardzo dużo czasu. W związku z tym na kolejnej sesji w miesiącu czerwcu będzie dyskusja nad tym raportem, więc może wtedy pojawią się jakieś sygnały od państwa o szczegółowym jego rozpoznaniu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu następcy. Zamykam punkt piąty. Otwieram punkt szósty, podpunkt jeden. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie. Proszę pana burmistrza.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z tym punktem, czyli w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie, pragnę w imieniu kierownika pana doktora Andrzeja Jankowskiego, który z powodów osobistych musiał wyjechać, przedstawić właśnie to sprawozdanie przed podjęciem przez Wysoką Radę uchwały dotyczącej tego właśnie sprawozdania. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie w 2019 roku uzyskał przychody w wysokości 2 468 059 42 zł. W tym 2 410 520 59 zł z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 52 555 złotych 32 grosze za media finansowe, 3336 złotych 11 groszy dotacji Narodowego Funduszu Zdrowia na uruchomienie programu e-Recepta, 948 zł oraz pozostałe badania 663 zł. Koszty za rok 2019 to amortyzacja 10 273 zł 9 groszy, materiały i energia 182 140 139 zł, usługi obce 357 889 zł 88 groszy, wynagrodzenia i pochodne 1 812 459 zł 87 groszy, pozostałe koszty 21 272 zł 25 groszy. Daje to dodatni wynik finansowy w wysokości 93 016 zł 11 groszy. Rachunek bankowy Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się w sposób następujący. Rachunek bieżący 654 317 74 grosze, lokata terminowa 200 000 zł, razem na rachunkach 854 317 74 grosze. Działalność Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Krasocinie w roku 2019. Ogółem udzielono 35 461 porad lekarskich, w tym dorosłym 30 159 oraz dzieciom 5 302 porady. W ramach działalności profilaktycznych u dzieci wykonano ogółem 1096 szczepień, w tym 300 u dzieci w przedziale wiekowym 0-3. 368 w wieku 3-6 oraz 243 w wieku 7-19. Wykonano następującą liczbę badań finansowych. 2-latki 55, 4-latki 50, 6-latki 58, 10-latki 36, 14-latki 76, 16-latki 114, 18-latki 97. Przeprowadzono ogółem 430 wizyt domowych. W ramach działań profilaktyczno-leczniczych wykonano 276 badań EKG, przeprowadzono łącznie 3600 zabiegów L-meksowania, 600 dzieci razy 6. Wizyty pielęgniarskie u dzieci 220. Domowe pielęgniarek środowiskowych 2800. Wykonano 7976 iniekcji. Pielęgniarki szkolne w ramach badań przesiewowych wykonały i przebadały 650 dzieci. W 2019 roku zaszczepiono przeciw grypie 400 osób oraz 200 osób. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu burmistrzowi. O przedstawienie opinii do projektu uchwały proszę Komisję Regulaminową, Statutową, Informacyjną, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury. Opinia pozytywna. Dziękuję. Komisję Planowania i Budżetu. Mikrofon, panie Marku. Mikrofon, panie Marku, trzeba włączyć. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie. Będę wyczytał kolejno w porządku alfabetycznym nazwiska radnych, a pani i pan radny proszą o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech formuł. Za, przeciw, wstrzymuję się oraz podniesienie ręki. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęcie sprawozdania? Bogdan Łukowski. Za. Mariusz Kruszkiew. Za. Dziękuję. Antoni Drej. Za. Dziękuję. Iwona Dusza. Za. Dziękuję. Dariusz Rączek. Za. Dziękuję. Krzysztof Gniewkowski. Za. Dziękuję. Krystian Pawłowski. Za. Dziękuję. Grzegorz Sikorski. Za. Dziękuję. Edward Stańczyk. Za. Dziękuję. Magdalena Szklarz. Proszę o połączenie. Tomasz Tatar. Panie Tomaszu, jeszcze raz nie było słychać. Mikrofon trzeba włączyć. Mikrofon. Włączony mam. Teraz słychać. Tak, słychać. Proszę mikrofon włączyć. Dziękuję. Grzegorz Wijak. Za. Dziękuję. Tomasz Wąski. Otwieram punkt 6, podpunkt 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy Krasocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, wysoka rado. Proszę o przyjęcie uchwały w uzasadnieniu. Zgodnie z artykułem 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za poprzedni rok. Stosownie do zapisów rozdziału 10 ust. 3 załącznika do uchwały nr 3 /15/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Krasocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 w sprawie realizacji programu wójt przedkłada Radzie Gminy Krasocin nie później niż do dnia 31 maja 2020 roku. Mając powyższe na względzie, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu burmistrzowi. O przedstawienie opinii do projektu uchwały proszę Komisję Regulaminową, Statutową, Informacyjną Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury. Opinia pozytywna. Dziękuję. Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej.
Opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Planowania i Budżetu. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy Krasocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Przystępujemy do głosowania. Będę wyczytywał kolejno porządku alfabetycznym nazwiska radnych, a panie i panów radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech form. Za, przeciw, wstrzymuje się oraz podniesienie ręki. Bogdan Bukowski. Za. Mariusz Kluszcie. Za. Dziękuję. Antoni Drej. Za. Dziękuję. Iwona Dusza. Za. Dziękuję. Dariusz Rączek. Za. Dziękuję. Krzysztof Gniewkowski. Za. Dziękuję. Krystian Pawłowski. Za. Dziękuję. Grzegorz Sitkowski. Za. Dziękuję. Edward Stańczyk. Za. Dziękuję. Magdalena Sklar. Za. Dziękuję. Tomasz Tatar. Za. Dziękuję. Grzegorz Wijacz. Za. Dziękuję. Tomasz Wolski. Tomasz Wolski. Marek Wójcik. Za. Dziękuję. Tomasz Wolski. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 21/181/20 została podjęta i to jest 14 głosami za. Otwieram punkt 6 podpunkt 3. O umienie projektu uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonej przez gminę Krasocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku. Proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, wysoka Rado. Proszę o przyjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Krasocin. Zgodnie z artykułem 32 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ustalenie sieci następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Sieć publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnych w szkołach podstawowych zawiera rozwiązania zgodne z przepisami prawa oraz umożliwia realizację wychowania przedszkolnego i spełnienia rocznego wniosku przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy Krasocin. Uchwała ma charakter porządkowy i podjęcie projektowane jest koniecznością formalnego usystematyzowania sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Krasocin. Wobec powyższego przyjęcie uchwały jest uzasadnione, o co państwa proszę. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. O przedstawienie opinii do projektu uchwały proszę Komisję Regulaminową, Statutową i Informacyjną Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty. Opinia pozytywna. Dziękuję. Komisję Planowania i Budżetu. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Krasocin
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku. Przystępujemy do głosowania. Będę wyczytywał kolejno w porządku alfabetycznym nazwiska radnych, a panie i panów radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech formuł za, przeciw, wstrzymuję się oraz podniesienie ręki. Bogdan Bukowski. Za. Mariusz Kuściew. Mariusz Kuściew. Dziękuję. Antoni Drej. Za. Dziękuję. Iwona Dusza. Za. Dziękuję. Dariusz Rączek. Za. Dziękuję. Krzysztof Gierkowski. Za. Dziękuję. Krystian Pawłowski. Za. Dziękuję. Grzegorz Sitkowski. Za. Dziękuję. Edward Stańczyk. Za. Dziękuję. Magdalena Szklar. Za. Dziękuję. Tomasz Latar. Za. Dziękuję. Grzegorz Dziwisz. Za. Za. Dziękuję. Tomasz Wolski. Tomasz Wolski. Tomasz Wolski. Marek Wójcik. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 21/182/20 została podjęta jednogłośnie, to jest 13 głosami za. Otwieram punkt 6, podpunkt 4. Omówienie treści uchwały w sprawie sieci publicznej przedszkoli i oddział przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Grzeszyn. Proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Proszę o przyjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Krasocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku. Obowiązek ustalenia przez Radę Gminy w Krasocinie planu sieci publicznych szkół oraz granic ich obwodów określony został w artykule 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. W związku z likwidacją szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Krasocinie z dniem 1 września 2020 roku będzie obowiązywała nowa sieć szkół. Przypominam, chodzi to o szkołę filialną w Brygidowie. Zaproponowana sieć zapewni wszystkim dzieciom z terenu gminy Krasocin możliwość realizacji obowiązku szkolnego. Uchwała ma charakter porządkowy i jej podjęcie podyktowane jest koniecznością formalnego usystematyzowania sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Krasocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione, o co państwa proszę. Dziękuję panu wójtowi. O przedstawienie opinii do projektu uchwały proszę Komisję Regulaminową, Statutową, Informacyjną, Zdrowia, Opieki Społecznej i Oświaty. Opinia pozytywna. Dziękuję. Komisję Planowania i Budżetu. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Krasocin. Przystępujemy do głosowania. Będę wyczytywał kolejno w porządku alfabetycznym nazwiska radnych, a panie i panów radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech formuł
Za, przeciw, wstrzymuje się oraz podniesienie ręki. Bogdan Bukowski. Za. Mariusz Ruszkiel. Za. Dziękuję. Antoni Drej. Za. Dziękuję. Iwona Dusza. Za. Dziękuję. Dariusz Rączek. Za. Dziękuję. Krzysztof Gniewkowski. Za. Dziękuję. Krystian Pawłowski. Za. Dziękuję. Grzegorz Witkowski. Za. Dziękuję. Edward Stańczyk. Za. Dziękuję. Magdalena Szklar. Za. Dziękuję. Tomasz Tatar. Za. Dziękuję. Grzegorz Bijak. Za. Dziękuję. Tomasz Wolski. Za. Dziękuję. Marek Wójcik. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 21, łamane przez 183, łamane przez 20 została podjęta jednogłośnie, to jest 14 głosami za. Otwieram punkt 6, podpunkt 5. O omówienie projektu uchwały w sprawie przedstawienia bez rozpatrzenia. Pozwolenie bez rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. Proszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pana Dariusza Franczyka. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panowie Wójtowie. Komisja na posiedzeniu w dniu 13 maja 2020 roku rozpatrzyła wstępnie pismo z dnia 26 marca 2020 roku zatytułowane Petycja Stop Zagrożenie Zdrowia Życia otrzymane przez Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 2 kwietnia 2020 roku. Komisja zgodnie ze swoimi kompetencjami ustaliła kwalifikację pisma jako petycję skierowaną do Rady Gminy Krasocin. Następnie komisja dokonała oceny formalno-prawnej petycji zgodnie z przepisami ustawy o petycjach. Ustalenie komisji. Petycja zawiera oznaczenie jej adresata, którym jest Rada Gminy Krasocin. Podmiot wnoszący petycję złożył ją w interesie publicznym. Uprawnienie takie wynika z ustawy o petycjach. Petycja zawiera wskazanie jej przedmiotu, którym jest przejęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. Wyrażenie w uchwale negatywnego stanowiska wobec wielokrotnego zwiększenia dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego. Wprowadzenie standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców. Rada Gminy Krasocin jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji ze względu na jej przedmiot dotyczący, która jest zadaniem własnym gminy. Petycja wniesiona została za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja zawiera adres poczty podmiotu wnoszącego petycję. W petycji nie wskazano osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję. W petycji nie wskazano miejsca zamieszkania lub siedziby grupy podmiotu. Komisja stwierdza, że petycja nie spełnia warunków formalno-prawnych wymaganych ustawą o petycjach ze względu na jej następujące braki. Podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, lecz w petycji nie wskazano osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, jak również adresu do korespondencji. Brak spełnienia przesłanki artykuł 4 ustęp 2 punkt 2 ustawy o petycjach. Stosownie do artykułu 7 ustęp 1 ustawy o petycjach, jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa, pozostawia się ją bez rozpatrzenia. Mając powyższe na względzie, komisja postanawia wystąpić do Rady Gminy Krasocin z projektem uchwały Rady o pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. O przedstawienie opinii do projektu uchwały proszę Komisję Regulaminową Statutową, Informacyjną, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury.
Mariusza. Pani Burmistrza, proszę o opinię w sprawie projektu uchwały. Przepraszam, ja tylko ściszę, pan nie słyszy. To jest moja wypowiedź. Tak? Tak, wolę ściszę, teraz nie pan mówi. Teraz. Proszę Komisję Regulaminowo-Statutową i Informacyjną Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury o przedstawienie opinii projektu uchwały. Opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej. Opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Planowania i Budżetu. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję na temat uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. Przystępujemy do głosowania. Będę wyczytywał kolejno porządku alfabetyczny na listę radnych, a Panie i Panów Radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z tych formuł. Za, przeciw, wstrzymuję się oraz podniesienie ręki. Bogdan Bukowski. Za. Mariusz Kuście. Za. Dziękuję. Antoni Drej. Za. Dziękuję. Iwona Dusza. Za. Dziękuję. Dariusz Rączek. Za. Dziękuję. Krzysztof Gniewkowski. Za. Dziękuję. Krystian Pawłowski. Za. Dziękuję. Grzegorz Sikorski. Za. Dziękuję. Edward Stańczyk. Za. Dziękuję. Magdalena Szklarz. Za. Dziękuję. Tomasz Nadar. Za. Dziękuję. Grzegorz Wijas. Za. Dziękuję. Tomasz Wolski. Za. Dziękuję. Marek Łucik. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 21/184/20 została podjęta jednogłośnie, to jest 14 głosami za. Otwieram punkt 6, podpunkt 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego prowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej. Proszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pana Dariusza Sączka. Panie Przewodniczący, Panowie Wójtowie, Szanowna Rado. Komisja na posiedzeniu odbytym w dniu 13 maja 2020 roku rozpoznała wstępnie pismo z dnia 2 kwietnia 2020 roku zatytułowane Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Prowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej. Komisja zgodnie ze swoimi kompetencjami ustaliła kwalifikację pisma jako petycję skierowaną do Rady Gminy. Następnie komisja dokonała oceny formalno-prawnej petycji zgodnie z przepisami ustawy zwanej dalej ustawą o petycjach. Ustalenia komisji. Petycja zawiera oznaczenie jej adresata, którym są wszystkie Rady Gmin w Polsce. Tym samym adresatem petycji jest Rada Gminy Kasocie. Petycja zawiera wskazanie jej przedmiotu, którym jest zmiana przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej na wszystkich obywateli gmin poprzez umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców gminy za drugi rok, a resztę o jego odroczenie. Punkt drugi. Niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, a po tym terminie obniżenie ich wartości do minimum. Punkt trzeci. Obniżenie podatków od osób, które mają występy na ulicach lub wyznaczonych do tego miejsca. Punkt czwarty. Umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej. Punkt piąty. Niepobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie zmniejszenie opłaty za godzinę parkowania. Punkt szósty. Wydanie uchwały solidarnościowej
jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z koronawirusem. Komisja stwierdza, że petycja spełnia warunki formalno-prawne wymagane ustawą o petycjach. Po dokonaniu powyższych rozstrzygnięć komisja zapoznała się z materialnymi aspektami podniesionymi w piśmie, dokonując wszechstronnego wyjaśnienia sprawy będącej przedmiotem petycji. Komisja zasięgnęła również stanowiska wójta gminy w przedmiocie petycji. Komisja stwierdza, co następuje. W odniesieniu do postulatu zawartego w pierwszym punkcie petycji, mieszkańcy gminy Krasocin są zwolnieni z podatku od nieruchomości na mocy ustawy Rady Gminy Krasocin z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości. W odniesieniu do postulatu zawartego w drugim punkcie petycji nie ma on zastosowania na terenie gminy Krasocin. W odniesieniu do postulatu zawartego w trzecim punkcie petycji nie ma zastosowania na terenie gminy Krasocin. W odniesieniu do postulatu zawartego w czwartym punkcie petycji ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu w czystości porządku w gminach przewiduje normy prawne związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie pozwala samorządom zarabiać na wyżej wymienionej opłacie. Gmina nie może dokładać do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ ustawa narzuca obowiązek bilansowania się kosztów i przychodów systemu. Stawki wyżej wymienionej opłaty obowiązujące na terenie gminy Krasocin podyktowane są wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego. W odniesieniu do postulatu zawartego w piątym punkcie petycji nie ma on zastosowania na terenie gminy Krasocin. W odniesieniu do punktu szóstego petycji bez możliwości oddziaływania. Niezrozumiała intencja wnioskodawcy. Mając powyższe na względzie, komisja postanawia wystąpić do Rady Gminy Krasocin z projektem uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmian przepisów prawa miejscowego poprzez uznanie petycji za niezasadną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii do projektu uchwały proszę. Komisja rozmawia o statutową, informacyjną, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury. Opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej. Opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Planowania i Budżetu. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, prowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej. Przystępujemy do głosowania. Będę wyczytywał kolejno porządku alfabetycznie nazwiska radnych, a panie i panów radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z tych formuł. Za, przeciw, wstrzymuję się oraz podniesienie ręki. Bogdan Bukowski, za. Mariusz Kruszcie. Za. Dziękuję. Antoni Drewicz. Za. Dziękuję. Iwona Dusza. Za. Dziękuję. Dariusz Rączek. Za. Dziękuję. Jewkowski Krzysztof. Za. Dziękuję. Wincent Pawłowski. Za. Dziękuję. Grzegorz Sitkowski. Za. Dziękuję. Edward Stańczyk. Za. Dziękuję. Magdalena Szklarz. Za. Dziękuję. Tomasz Tata. Za. Dziękuję. Grzegorz Wijas. Za. Dziękuję. Tomasz Wolski. Za. Dziękuję. Marek Bucik. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 21 łamane przez 185 łamane przez 20 została podjęta jednogłośnie, to jest 14 głosami za. Otwieram punkt 6 pod punkt 7. O omówienie projektu w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Krasocin położonej w miejscowości Cieśle. Proszę pana wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o podjęcie uchwały
Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. Zgoda na zamianę, której stroną zamiany jest gmina, wymaga uchwały Rady Gminy. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 9 i ustawy o samorządzie gminy. Podjęcie uchwały było poprzedzone wykonaniem podziału geodezyjnego nieruchomości będącej przedmiotem zamiany. Zamiana nieruchomości osoby fizycznej, która zajęła na potrzeby użytkowania działki, na której znajduje się szkoła podstawowa w Cieślach, pozwoli na prawidłowe użytkowanie i gospodarowanie nieruchomości. Z uwagi na fakt, że zmiana wyżej wymienionej nieruchomości pozwoli na uregulowanie stanu prawnego ze stanem faktycznym na gruncie, podjęcie uchwały jest zasadne. Ja jeszcze w dwóch zdaniach dopowiem, że tu chodzi o tą regulację stanu prawnego sąsiada, który graniczy z działką szkolną i ten podjął się od wielu, wielu lat. Tak są te pozamienne działki, że przez 8 lat, taka była procedura, bo tam były sprawy związane ze spadkiem po rodzicach. Przez 8 lat nam się w końcu udało doprowadzić do sytuacji, że mamy już wydzielone działki i ja proszę o przyjęcie tej uchwały Rady Gminy Krasnoczyn, żebyśmy dalsze kroki w celu uporządkowania stanu faktycznego mogli wykonać. Serdecznie dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Po przedstawieniu opinii do projektu uchwały proszę Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej. Opinia pozytywna. Dziękuję. Komisję Planowania i Budżetu. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Krasnoczyn położonej w miejscowości Cieśle. Przystępujemy do głosowania. Będę wyczytywał kolejno w porządku alfabetycznym nazwiska radnych, a panie i panów radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech form. Za, przeciw, wstrzymuję się oraz podniesienie ręki. Bogdan Bukowski. Za. Mariusz Kruszkiew. Za. Dziękuję. Antoni Drej. Za. Dziękuję. Iwona Dusza. Za. Dziękuję. Dariusz Rączy. Za. Dziękuję. Krzysztof Miechowski. Za. Dziękuję. Za. Krycia Pawłowski. Za. Dziękuję. Grzegorz Sikorski. Za. Dziękuję. Edward Stańczyk. Za. Dziękuję. Magdalena Szklarz. Za. Dziękuję. Tomasz Tatar. Za. Dziękuję. Grzegorz Wijas. Za. Dziękuję. Tomasz Wolski. Za. Dziękuję. Marek Guzik. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 21 łamane przez 186 łamane przez 20 została podjęta jednogłośnie, to jest 14 głosami za. Otwieram punkt 6, podpunkt 8. O omówienie projektu uchwały zmieniającej status gminy Krasnoczyn proszę zastępcę wójta pana Jacka Sienkiewicza. Prosiłbym Państwa o pozytywną opinię w tym temacie. Dziękuję.
Dziękuję panu zastępcy. O przedstawienie opinii do projektu uchwały proszę Komisję Regulaminowo-Statutową, Informacyjną, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały zmiany statut gminy Krasocin. Przystępujemy do głosowania. Będę wyczytywał kolejno porządku alfabetyczny nazwiska radnych, a panie i panów radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech form. Za, przeciw, wstrzymuję się oraz podniesienie ręki. Bogdan Dukowski. Za. Mariusz Luszkier. Za. Dziękuję. Antoni Drejek. Za. Dziękuję. Iwona Dusza. Za. Dziękuję. Dariusz Rączko. Za. Dziękuję. Krzysztof Wielkowski. Za. Dziękuję. Krystian Pawłowski. Za. Dziękuję. Grzegorz Sitkowski. Za. Dziękuję. Edward Stańczyk. Za. Dziękuję. Magdalena Szczar. Za. Dziękuję. Tomasz Tatar. Za. Dziękuję. Grzegorz Mijak. Za. Dziękuję. Tomasz Wolski. Za. Dziękuję. Marek Wójcik. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 21, łamane przez 187, łamane przez 20, została podjęta jednogłośnie, to jest 14 głosami za. Otwieram konstrukcję pod punkt 9. O omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wraz z autopoprawkami. Proszę panią skarbnik. Obejmuje zmiany zarówno w planie dochodów, jak i wydatków budżetu gminy. Zmiany proponowane wpłyną na wzrost budżetu o 104 tysiące złotych. Budżet po wyżej wymienionych zmianach po stronie dochodów będzie wynosił 54 458 439 zł i 84 grosze. Natomiast po stronie wydatków będzie to kwota 65 721 858 złotych i 82 grosze. Zmiany, które są uwzględnione w tym projekcie, przyczynią się do prawidłowego i terminowego realizowania. Dziękuję. Dziękuję, pan skarbnik. O przedstawienie opinii do projektu uchwały proszę Komisję Planowania i Budżetu. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wraz z autopoprawkami. Przystępujemy do głosowania. Będę wyczytywał kolejno w porządku alfabetycznym nazwiska radnych, a panie i panów radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech form. Za, przeciw, wstrzymuje się oraz podniesienie ręki. Bogdan Dukowski. Za. Mariusz Kuszkiew. Za. Antoni Drewie. Za. Dziękuję. Iwona Dusza. Za. Dariusz Rączek. Za. Dziękuję. Krzysztof Wielkowski. Za. Krystian Pawłowski. Za. Dziękuję. Grzegorz Sitkowski. Za. Dziękuję. Edward Stańczyk. Za. Dziękuję. Magdalena Szklarz. Za.
Dziękuję. Tomasz Tata. Za. Dziękuję. Grzegorz Bijas. Za. Dziękuję. Tomasz Wolski. Za. Dziękuję. Marek Wójcik. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 21/188/20 została podjęta jednym posiedzeniem 14 głosami za. Otwieram punkt 6 pod punkt 10. O mojej dyrektywie w sprawie udzielenia pomocy w miastach proszę panią skarbnik. W sprawie udzielenia pomocy finansowej obejmuje dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odcinku 9 plus 652 do kilometra 10 plus 800. Projekt ten przebudowy drogi podnosi bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko miejscowości Cieśle, ale i też całego powiatu, wobec czego proszę o pozytywne zaopiniowanie tej. Dziękuję panie skarbnik. O przedstawienie opinii do dyrektora proszę Komisję Planowania i Budżetu. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Przystępujemy do głosowania. Będę wyczytywał kolejno porządku alfabetycznym nazwiska radnych, a panie i panu radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech formy. Za, przeciw, wstrzymuję się oraz podniesienie ręki. Bogdan Bukowski. Za. Mariusz Ruszkiew. Za. Dziękuję. Antoni Drej. Za. Dziękuję. Iwona Dusza. Za. Dziękuję. Dariusz Rączek. Za. Dziękuję. Krzysztof Gierkowski. Za. Dziękuję. Krystian Pawłowski. Za. Dziękuję. Grzegorz Witkowski. Za. Dziękuję. Edward Stańczyk. Za. Dziękuję. Magdalena Szklar. Za. Dziękuję. Tomasz Tata. Za. Dziękuję. Grzegorz Wijas. Za. Dziękuję. Tomasz Wolski. Za. Dziękuję. Marek Wójcik. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 21/189/20 została podjęta jednogłośnie, to jest 14 głosami za. Zamykam punkt 6. Otwieram punkt 7. Wolne wnioski. Czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam punkt 7. Otwieram punkt 8. Informacje i komunikaty. Czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam punkt 8. Otwieram punkt 9. Zakończenie obrad 21. sesji Rady Ministrów Sztuki. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad zamykam obrady 21. sesji Rady Ministrów Sztuki w kadencji 2018-2023. Dziękuję Wysokiej Radzie, panu wójtowi, panu zastępcy wójta, pani skarbnik za uczestniczenie w tych obradach, a wszystkim oglądającym transmisję z obrad za uwagę. Dziękuję bardzo.